Cześć kochani, witam się z Wami ponownie w kolejnym czytaniu na moim kanale i jak już widzicie po tytule, dziś czytanie dlaczego on, ona pojawiła się w Twoim życiu, dlaczego ta osoba stanęła na Twojej drodze. Kochani, zobaczymy, zajrzymy tutaj co karty, zajrzymy w karty, ja zajrzę, przekażę Wam co karty chcą Wam powiedzieć, a jak to zwykle na moim kanale, Wy kochani wybierzcie sobie jedną kartę, są karty dwie, karta numer jeden, karta numer dwa. Ja Wam pokażę karta numer 1 oraz karta numer 2. Przystopujcie, zatrzymajcie, pomyślcie, wizualizujcie osobę z Waszego serca, bo to jest bardzo ważne podczas rozkładu. Nie wchodzimy w szczegóły, czy relacja trwa, czy relacja jest już zakończona, czy jest w zawieszeniu. Nie wchodzimy w stopień relacji, czy są to trójkąty miłosne, czy małżeństwa, związki partnerskie. W tym czytaniu nie ma to jakby znaczenia. Pytamy karty, dlaczego ta osoba pojawiła się na Twojej drodze, czy traktowała lub traktuje Cię poważnie oraz czy ta relacja jest korzystna dla Ciebie. Zobaczymy, co karty tutaj Wam pokażą. Takie czytanie, nie wiem, czy robiłam, chyba robiłam kiedyś na moim kanale, ale dawno temu. Oczywiście, jeżeli Wam się czytanie spodoba, będziemy robić aktualizacje. Jeżeli nie subskrybujecie, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, ślad po sobie w komentarzu. Będzie mi niezmiernie miło, kochani. A ja już nie przedłużając i tak nie przeciągając, przechodzę do czytania, które już wcześniej zapowiedziałam. Serdecznie Was zapraszam. No i kochani, przed Wami i przede mną karta numer 1. Karta, którą sobie wybraliście jako przewodnika dzisiejszego czytania. Karta, która Was przyciągnęła do siebie. Ja karty oczyszczę i zaczynamy pytaniem, dlaczego ta osoba pojawiła się na Twojej drodze. Zobaczymy, co karty tutaj nam pokażą. Dlaczego ta osoba pojawiła się na Twojej drodze? Kochani, ta osoba całe życie poszukiwała, że tak to nazwę, brakującego elementu w jej życiu. I mi tu wychodzi, przepraszam, że Wy też w swoim życiu czuliście niespełnienie. Jakby czegoś Wam brakowało, jakby brakowało Wam jakiegoś sensu w życiu, tak? Nawet jak byliście w związkach czy w relacji, to nadal czuliście, że nie jesteście albo w odpowiednim miejscu, albo w odpowiednim czasie, albo to nie jest, w tej relacji jest coś nie tak dla Was, kochani. Co mi tu wychodzi? Dlaczego ta osoba pojawiła się na Twojej drodze? Ta osoba pojawiła, i tu często mi to po prostu wychodzi, bardzo często, ta osoba pojawiła się na Twojej drodze, abyś Ty zrozumiała, czego od życia oczekujesz. Bo być może tkwisz w relacji, która Ci szczęścia nie daje, być może jesteś w momencie i punkcie życia, gdzie czujesz się osobą niedowartościowaną, niedocenianą jako kobieta lub jako mężczyzna, tak? Ta osoba pojawiła się po to, żeby pokazać Ci, że to może wyglądać inaczej, że możesz oczekiwać czegoś innego od mężczyzny lub kobiety, że cała relacja i uczucia, jakie otrzymujesz lub dajesz, mogą wyglądać zupełnie inaczej, tak? Kochani, że jest szansa na coś innego w Twoim życiu. No tak mi wychodzi. Czy ta osoba traktuje Cię poważnie? Niezależnie od tego, czy jesteście, jest brak kontaktu, czy nie, czy jest rozstanie, czy nie, po prostu. Patrzcie, dwie karty mi od razu tutaj wypadły. Bym powiedziała, że traktuje Cię poważnie. Nie jesteś dla tej osoby absolutnie zabawką. Ta osoba myśli o Tobie. Myśli o Tobie, ale... I tu mi wychodzi, wiecie co? Znak zodiaku Panna, Strzelec, Skorpion. Dla części z Was oczywiście, bo czytanie jest ogólne, czytanie jest dla wszystkich, chociaż nie z każdym może oczywiście rezonować, jak to czytanie ogólne, tak? Kochani, ta osoba myśli o Tobie, traktowała Ciebie poważnie, ale, zaraz zobaczymy, czy jest w ogóle jakieś ale. Ale, wiecie co, ale przez własne, przez własną głupotę, może tak to powiem, nie umie sama ruszyć z miejsca, sama nie umie przepracować swoich uczuć. Boi się jakby przepracowania tych uczuć.
I tu mi rzeczywiście wychodzą wszelakie znaki zodiaku. I kochani, no boi się bardzo, chociaż nie wychodzi w kartach. Nie jesteście zabawką, nie byliście zabawką, nie traktowała was jak zabawkę. Tak mi tu wychodzi. Czy ta relacja jest korzystna dla ciebie, tak? Lub czy była korzystna dla ciebie? No zobaczymy. Od razu mi tam się przewinęła karta, jak tasowałam. Wy tu nie widzicie, bo mam taki podgląd, no może ograniczony trochę. Kochani, czy ta relacja jest korzystna dla ciebie? I tak, i nie. Z jednej strony część z was czuje przy tej osobie dopełnienie, tak? Dopełnienie. Ale część z was czuje rozczarowanie, zmęczenie, ale bardziej takie rozczarowanie i wiecie, takie rozczarowanie sytuacją, tą osobą. Ogólnie tym, jak to wszystko się, tu mi wodniki bardzo się mocno pokazują, bardzo mocno wodniki mi się tu pokazują, ogólnie, że to mogło inaczej wszystko wyglądać, tak? Wodniki i ryby. Kochani, i jest dla części z was ta relacja korzystna w aspekcie tego, że określa wasze kolejne uczucia. Wy już następnym razem, nawet po powrocie tej osoby, czy nawet przy poznaniu się z kimś innym, będziecie dobrze wiedzieć, jak postawić poprzeczkę w relacji, czego oczekiwać od partnera, żeby właśnie tego rozczarowania nie doznać. Ale część z was rzeczywiście mi tu wychodzi w tym momencie, że się czuje niesprawiedliwie potraktowana, wykorzystana, być może nawet oszukana, rozczarowana, zniesmaczona. Tak mi wychodzi, kochani. Tyle, kochani, dla karty numer 1. Przejdę do karty numer 2. Jeżeli jesteście też ciekawi, zapraszam was serdecznie na tą kartę. Zobaczymy, co przy karcie numer 2 nam tutaj wyjdzie. No zobaczymy, tak? Mam nadzieję, że korzystniejsze karty. Chociaż te też są bardzo kartami świadomymi, tak wam powiem. Kochani, zapraszam. Mam kartę numer 2 dla was. Kartę oczyszczam i sprawdzamy, tak jak dla karty numer 1. Czasowość macie w opisie pod czytaniem. Zaznaczam. Dobra, wracamy. Czy, dlaczego ta osoba stanęła na twojej drodze? Dlaczego pojawiła się w twoim życiu? Sprawdzamy, kochani. Tak jak mówiłam, niezależnie od relacji, w jakiej jesteście, czy jest kontakt, nie ma kontaktu, jest związek, nie ma związku. Kochani, powiem wam tak, mi tu jasno i wyraźnie, powinny być cztery, ale wyszła mi piąta też karta, jasno i wyraźnie wychodzi mi tu przy was relacja karmiczna i często mi tak wychodzi przy rozkładach prywatnych też dla was, że często macie właśnie te połączenia karmiczne z osobą z waszego życia, ale docelowo ta osoba pojawiła się w waszym życiu, żebyście właśnie te uczucia mogli przepracować. Część z was będzie w ogóle z tą osobą. Ja widzę, że część przepracuje te uczucia, chociaż to nie będzie proste i dla części z was trwa to już wiele lat albo wiele miesięcy, to się tak ciągnie. Kochani, dlaczego ta osoba pojawiła się w twoim życiu? Również dlatego, żeby dać ci wiarę. Przypominam, czytanie jest ogólne, nie z wszystkim może rezonować, tak? Ale tu karty mówią, że dla części z was ta osoba pojawiła się po to, żeby dać ci wiarę i nadzieję na szczęśliwą relację, na związek, na miłość, na to, że może się udać, że może się polepszyć, tak, sytuacja twoja, że znajdziesz szczęście, że ułożysz sobie życie na nowo dla części z was, tak? Tak mi pokazują karty, że jesteś w stanie nad tym życiem zapanować, że to nie jest, że nie jesteś na straconej pozycji. Tak mi wychodzi, kochani. Czy ta osoba traktuje cię poważnie lub traktowała cię poważnie, bo jak mówię, nie wchodzimy w jakieś relacje. Ta, jeszcze wrócę, bo mam jeszcze myśl. Ta osoba też pojawiła się dlatego w twoim życiu, żeby uleczyć jakieś rany z przeszłości. Tak wam powiem. Kochani, czy traktuje cię poważnie lub traktowała ciebie poważnie? To zależy. Karty dla części z was pokazują huśtawkę emocjonalną, huśtawkę w związku i w relacji,
ale ta osoba jak najbardziej nie robiła pewnych rzeczy złośliwie, celowo i po to, żeby Was zranić. Raczej z własnych problemów i z własnego niezrozumienia swoich uczuć. Dla części z Was są to takie znaki zodiaku jak ryba, jak byk, jak bliźnięta i, kochani, koziorożec. Dla części z Was oczywiście, bo czytanie jest ogólne dla wszystkich znaków, ale to albo Wy, albo osoba, którą pytacie, albo oboje jesteście spod takiego znaku. Kochani, ta osoba jak najbardziej w sercu i w myśli traktuje Was poważnie. Jednak, no, tak jak powiedziałam wcześniej, nie wszystko jest takie proste, nie wszystko da się tak prosto poukładać w życiu. Na wszystko musi nadejść odpowiedni czas i odpowiednia godzina, mimo że często chcemy pewne rzeczy przyspieszyć, chcielibyśmy, żeby pewne rzeczy zadziały się dla nas szybciej, tak? No, czasami się tak nie da. Tak samo jak nieraz z Wami piszę i mówię, że piszę, że no, na siłę też nikogo się uszczęśliwić nie da i w naszą stronę, i w czyjąś. Patrzymy, czy ta relacja jest korzystna dla Ciebie lub czy korzystna była, tak? Dla części z Was nie jest korzystna pod względem emocjonalnym teraz, gdyż widać rozstanie i cierpienie i ból. Ale powiem Wam, że z drugiej strony jest korzystna dla Was, bo pewne osoby z Was zamkną coś za plecami i otworzą się na nowe i będą wiedziały, czego chcą, czego pragną, tak, do czego dążą. Nie dadzą sobie po prostu pewnych rzeczy wmówić, nie dadzą sobie czegoś narzucić, że tak Wam powiem, tak? Każdy z Was, kto słucha, wie, o czym mówię. Kochani, co jeszcze? Dlaczego, czy ta relacja jest korzystna dla Ciebie? Tak jak mówię, dla części z Was widzę bardzo duże zranienie, tęsknotę, cierpienie, żal i tak dalej, ale pamiętajcie, że to, co teraz dla części z Was wydaje się przekleństwem, w przyszłości okaże się błogosławieństwem. Tak Wam to powiem. Część z Was za parę miesięcy ucieszy się, że coś się skończyło, bo otworzy, ja widzę, że otworzy się przed Wami coś nowego. Także to mówię poza już pytaniem, dlaczego ta osoba pojawiła się, tak, w Waszym życiu. Tu się otworzy dla Was coś zupełnie, kochani, nowego. Nowa relacja, nowa znajomość, nowy etap w życiu dla części z Was. Część z Was albo się rozwiedzie, albo się rozstanie, albo już właśnie jesteście w takim trudnym momencie życia i widać, że otworzy się dla Was coś nowego. Dla części z Was pod koniec tego roku. Tak mi wychodzi. Także to, co się wydaje teraz dla Was niekorzystne, źle na Was wpływające i bezsensowne, w przyszłości zobaczycie, że z tego wyciągniecie korzyści i naukę na przyszłość. Tak mi, kochani, wychodzi dla karty numer 2. Tak mi wychodzi dla karty numer 2. Część z Was widzę, że jest dopiero na początku uczucia i jakby uczucie dopiero się rozpoczyna dla części z Was, dopiero kogoś poznaliście, dopiero to jest coś nowego, tak? I ta relacja jest i będzie korzystna dla Ciebie. Tak mi wychodzi, kochani. Tyle ode mnie dla Was, kochani. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, za czas poświęcony mi i moim kartom przede wszystkim. Dziękuję Wam za wszystkie super komentarze, za przemiłe wiadomości. Jestem z Wami sercem, kochani. Życzę Wam jak zawsze wszystkiego, co najlepsze ze swojej strony. Samych pozytywnych wydarzeń, zdarzeń. Chociaż wiecie, że no, tak jak karty Wam stawiam, różnie to w tych kartach wychodzi. Ja muszę zawsze mówić to, co widzę w kartach, nie to, co Wy, kochani, byście chcieli usłyszeć, no bo nie tak to wygląda. Kochani, z mojej strony to wszystko na dziś. Słyszymy się w kolejnym czytaniu. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Trzymajcie się ciepło. Do kolejnego czytania. Cześć!